tej radości, to zapomniałam, że hijab trzeba założyć i wyskoczyłam z samochodu bez. No wiecie, no narty w Iranie, przydałby się jakiś narciarz, nie? No nie pojeżdżę na tych nartach, bo są zrąbane tak, że się w palę nie mieści. Ja nawet nie wiem, jak to mam powiedzieć. Radości, to zapomniałam, że hijab trzeba założyć i wyskoczyłam z samochodu bez. I dopiero jak widziałam spojrzenia osób, to sobie myślę, coś nie tak. Niedźwiedź jest taki szczęśliwy, bo dojechaliśmy i będzie mógł jeździć na nartach. Nie spodziewaliśmy się tego w Iranie, to nie było w planach, ale co tam, my to jeździmy spontanicznie, więc będzie jazda na nartach w Iranie. My jesteśmy na 2600. Popatrz, widzisz, jak tam wysoko jest. O fucki. Jeden, a tu co się dzieje? Odpust. O, tu zjeżdżają na tych oponach, patrz. Widzisz? Zatrzymać, nie ma takiej możliwości, żebyśmy gdzieś na dziko spali, więc jest hotel jeden i spytamy się, czy możemy spać na parkingu.
nocy ma być minus 10, by the way. Bo się pytał, czy mamy coolant, antifreeze. Damy radę. Czyli milion... Za 24 godziny. To $3, tak? Normalny entrance jest tylko 400. Aha, normalny entrance 400. Tak, ale jak chcemy być 24/7, to... Milion. Tak. No to sporo, nie? Z Czerczowa. No dobra. Nie z Czerczowa na razie nic, nie? Zapłacimy później w funtach albo w dolarach, whatever. Na $3. Jest chance of skiing, jest chance of renting the equipment. Okej. Okay. No i tutaj pięknie żeśmy się rozłożyli na parkingu i zaraz będziemy gotować. Tam jest jakaś rodzinka, która sobie ma piknik. Te szałasy można sobie wynająć i tutaj przenocować, a już na pewno można sobie zrobić w nich piknik. I w ogóle podoba nam się strasznie w Iranie, to podobnie jak w Turcji, że jest ta kultura piknikowania, rozkładają sobie dywany i heja. O, tu nawet w jednym są w środku państwo i sobie robią piknik. Salam. Oh, thank you so much. Salam. O, mamy grill. Super. Fajne to jest, nie? Okay. Bardzo fajne. My jesteśmy from Lahestan. Lahestan? Aha. Okay. Enjoy. Have a nice day. Thank you. Merci. Merci. Dobre. No powiem wam, że z głodu by tutaj w Iranie nie umarł. Zwierzeń vlogerki, youtuberki. Słuchajcie, stoję tu już chyba z 10 minut, czekam, żeby chociaż jeden narciarz przejechał i żeby mogła nagrać, no wiecie, no narty w Iranie, przydałby się jakiś narciarz, nie? Teraz jak ja gotuję, to ja mam tu ciągle widownię, proszę bardzo. Picture. Teraz nie ma czasu na gotowanie, bo trzeba robić picture. Lahestan. Teraz obowiązkowo... Thank you. We don't. Obowiązkowa sesja zdjęciowa. Okay. We
will make a photo. Tell me when you're ready. Like, this is amazing what you're doing. Thank you so much. Thank you. Very kind of you. We really like it. Thank you. Of course I have Instagram page. Yes, I will show you around. But thank you so much. So what is this? Is this you dry? Yes? It's a dried and then you cook. Maybe yes. I don't know. My mother cooks this. I'm just studying. بگو تو باقلی یه پوست بلند داره بعد دونه دونه میکنیم Okay, yeah, we have plenty, thank you. Thank you. We have plenty. No, długo żeśmy tutaj nie zabawili, bo zaczęliśmy... Ja nawet nie wiem, jak to mam powiedzieć, jak ja oglądam innych ludzi i opowiadają takie rzeczy, to sobie myślę, Boże, rany boskie, co za jakiś ludzie nieogarnięci w ogóle. Więc od początku powiem tak, wizy są na 30 dni, prawda? No, i my wjechaliśmy 22, więc teoretycznie 22 kolejnego miesiąca wiza traci ważność i dzisiaj jest 18. Więc tej wizy nie można przedłużyć za wcześnie, bo jak przyjdziesz za wcześnie do biura, to oni mówią, że za wcześnie przyszedłeś, musisz przyjść dzień, maksymalnie 2 dni przed ukończeniem tej wizy, ale nie możesz przyjść po tym, jak już ona straciła ważność. A właśnie sprawdziliśmy nasze dokumenty i my mamy wizę, nie wiem z jakiego powodu, na 27 dni. Więc ona traci ważność dziś. Więc zbieramy namiot, jedziemy przenocować w Isfahan, tak żeby jutro rano być pierwszym petentem w biurze i będziemy zgrywać głupka, że nie wiem co powiemy, że tak nam kazali przyjść, że będziemy udawać, że nasza wiza ma 30, nie mam zielonego co powiedzieć, będziemy cały czas mówić, że nic nie rozumiemy i mamy nadzieję, że wszystko załatwimy. Tak? Zmarzły się w ręce? No. Ja widziałam po tych kałużach, po tym roztopionym śniegu, że już zamarzło wszystko. Początkowo, jak żeśmy przyjechali, to pan mówi, where are you from? Lahestan. Oh no, mówi, Lahestan cannot extend visa. My, dlaczego nie? A pan mówi, o nie, wasza drużyna siatki jest za dobra i nie chcemy przedłużyć. Ale to oczywiście był żart. Udało się, dostaliśmy wizy na dodatkowe 2 miesiące, co kosztowało nas $3. Możecie uwierzyć? $3. We'll be right back.
I need a pair of skis and boots for 2 days. Two days. Tomorrow. No, for one person only. Yes, but can he choose today and pick up tomorrow? No. Okay. What you can't? No nie pojeżdżę na tych nawet, bo są zrąbane tak, że się w palę nie mieści. I've never seen anything like it. Nie ma nic.
się nie zabije, to będzie cud. Mówiłem wziąć swoje, kurwa. Ja nie mówiłam, nie bierz. No nie. No ID. No deposit, nothing. And how much did it cost? 160. Per one day. Siuś! Siedź de. One day skip us. One day skip us. Merci. Do kamery. Ja nic nie potrafię gadać. No tak jak powiedziałeś, zieleniec to nie jest. No zieleniec to nie jest. No to weź jedną nogę. To jest najmniejszy wagonik, jakim kiedykolwiek byłam. Na ścisk to jest koniec wagonika. On siedzi naprzeciwko. A ja siedzę naprzeciwko na ławeczce. Tak na ścisk dwie chude osoby to się zmieszczą, ale tylko dwie chude osoby na ścisk, więc teoretycznie jest to na cztery osoby wagonik. Nawet tyczki porozstawiali dzieciakom chyba. Absolutely nobody. We'll be right back.
Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. No, idę. O, jak ładnie. O, super.